Wojna na Ukrainie w powszechnym odbiorze stała się bodźcem do z ponownego zbliżenia, do zacieśnienia relacji pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Nie wszystkim to się jednak podoba. Propozycję zwiększenia dystansu pomiędzy Waszyngtonem a Brukselą składał ostatnio prezydent Francji Emmanuel Macron. Co taki dystans pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi oznaczałby dla Polski, i jakie Warszawa ma perspektywy na większą niezależność? O tym w programie Jaka jest prawda? Filip Damus, PCH24. Dziś naszym wspólnym gościem, z którym umówimy temat autonomii strategicznej, jest pan dr Jakub Majewski, publicysta i, nas, i nasz częsty gość. Witam panie doktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zanim jeszcze przejdziemy do naszej rozmowy, zachęcam Państwa do wsparcia telewizji PCH24, naszego rozwoju. Wszystkie potrzebne do tego szczegóły, znajdziecie Państwo w opisie nagrania. A my przechodzimy do dzisiejszego tematu. Temat autonomii strategicznej, to zagadnienie i to hasło podjął, podjął ostatnio Emmanuel Macron, prezydent Francji, tuż po jego wizycie w Chinach. Co właściwie oznacza ten termin? Dlaczego Emmanuel Macron teraz mówi o niezależnieniu się Unii Europejskiej od Stanów Zjednoczonych i czym jest postulat autonomii strategicznej? No, ten termin oczywiście, to, to nie jest termin, który jest jakoś ściśle zdefiniowany gdziekolwiek, więc on będzie, troszeczkę będzie zależało to po prostu, co mówiący miał na myśli, ale generalnie sprowadza się do takiego, że tak powiem, niepodległość plus. znaczy państwo, które jest niepodległe, jest w stanie w pewnym sensie, jest w stanie się samodzielnie rządzić, ale niekoniecznie jest w stanie wpływać na otoczenie. Są państwa na świecie, większość państw na świecie jest niepodległa, ale nie wpływa na swoje otoczenie. Więc autonomia strategiczna to jest stwierdzenie, że, że będziemy nie tylko samodzielnie się rządzić, będziemy również wpływać na swoje otoczenie i nie będziemy też tego robić. W uzgodnieniu z innymi mocarstwami, tylko będziemy to robić samodzielnie. Inaczej mówiąc, jest to e, ładniej ujęte na nowoczesny sposób, ale jest to słowo po prostu mocarstwowość. Mocarstwowość Unii Europejskiej i taki program. Kto właściwie podejmuje na forum UE to zagadnienie? Bo kiedy się poczyta troszeczkę autonomii strategicznej, to chyba głównymi ośrodkami, które o niej mówią, są Niemcy i Francja. Nie bez powodu. Generalnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o właśnie mocarstwowość Unii Europejskiej, to musimy tutaj spojrzeć w wstecz na historię i przypomnieć sobie, jakie państwa na kontynencie europejskim były globalnymi mocarstwami. Mówimy tutaj o Wielkiej Brytanii, mówimy tutaj o Niemczech i mówimy tutaj o Francji. Żadne, no Hiszpania oczywiście też, ale Hiszpania to już dzieje. Tak, dawno, tak, tak mocno i tak dawno upadła, że Hiszpania nie, już nie marzy o powrocie do mocarstwowości. Natomiast Francja, Wielka Brytania i, i Niemcy to są państwa, które w jakimś stopniu nadal postrzegają siebie jako mocarstwa. Czyli uważają, że powinny mieć ten wpływ, i tyle tylko, że go nie mają, prawda? No bo e, jednak e, nie są wystarczająco mocnymi bytami w tej chwili, żeby rzeczywiście jakoś dalece e, sięgać w świat. Francja tutaj chyba najda, na, najbardziej wpływowa jest z tych państw e, i Francja rzeczywiście w Afryce Zachodniej e, i Północnej e, sporo jest w stanie wskurać, ale też ostatnio zaczęli być stamtąd wypierani przez e, notabene Rosjan. Więc... E, więc Francja od dawna, od, odkąd utraciła swoje kolonie, cały czas próbowała szukać dróg, żeby utrzymać lub wzmocnić swoją, swoją mocarstwowość. Kto zresztą, zresztą zauważmy też, kto jest członkiem rady stałej Rady ONZ, są tam Chiny, jest, są tam Stany Zjednoczone, jest tam Wielka Brytania, jest tam Francja. Więc Francja tutaj się czuje bardzo mocno mocarstwem, no ale skoro nim nie jest, to musi znaleźć jakiś sposób, żeby zdobyć więcej siły. I o ile Unia Europejska nie była pierwotnie planowana jako takie przedłużenie, czy to Francji, czy Niemiec, pierwotnie rzeczywiście, przynajmniej wśród tych bardziej katolickich założycieli Unii Europejskiej, rzeczywiście zamysł pierwotny był taki faktycznie, że. Zwiążmy się gospodarczo po to, żeby nie mogło być między nami wojny. To dosłownie o to chodziło Szymanowi. Natomiast od tego czasu to mocno właśnie wyewoluowało i zaczęto postrzegać to, zwłaszcza w latach 90., kiedy upadło, upadł Związek Radziecki i w związku z tym zniknęło zagrożenie ze wschodu, przeciwko któremu Europa potrzebowała Stanów Zjednoczonych. To w tym momencie pojawiła się taka perspektywa, że gdyby tylko Unia Europejska mogła się mocno związać i gdyby tylko to było tutaj, pod naszym przywództwem, i to może powiedzieć czy to kanclerz Niemiec, czy właśnie prezydent Francji, to wtedy bylibyśmy na nowo mocarstwem, odzyskalibyśmy to, co utraciliśmy. Prawda? I. I to, i to widać w różnych momentach, w różnych takich sygnałach ze strony Unii Europejskiej, że tak, Piętnaście czy 10 lat temu Unia Europejska ustami wówczas – chyba to José Manuel Barroso mówił, ale już nie pomnę, który z nich to był – wyznaczała sobie taki cel, żeby prześcignąć Amerykę właśnie w potędze gospodarczej. Jak to się udało, to widzimy doskonale sami. W tej chwili sobie wyznaczają inny cel, czyli właśnie ta zielona gospodarka, więc to zupełnie inne strona idzie. Niemniej jednak, widzimy, że takie ambicje ożyły właśnie w tych latach, kiedy upadek Rosji się okazał tak dalece trwały właśnie, no bo kto na początku XXI wieku wyobrażał sobie, jeśli chodzi o tych decydentów, że zagrożenie rosyjskie może wrócić? Przecież to było państwo upadłe z ich perspektywy. No i po to właśnie jest mocarstwowość tutaj mówimy o tym, że Stany Zjednoczone właściwie stały się już takim zbędnym balastem, to przywództwo amerykańskie przestało pasować głównym ośrodkom europejskim w momencie, kiedy upadł Związek Radziecki i upadła groźba ze wschodu. No ale teraz groźba ze wschodu wraca. To znaczy, tutaj musimy się cofnąć troszeczkę dalej wstecz. To nigdy nie było tak, że Europa akceptowała przywództwo amerykańskie. I mówiąc Europa, mam na myśli konkretnie Niemcy i Francję. Bo o ile Wielka Brytania w pewnym momencie po prostu doszła do wniosku, że musi być sojusznikiem amerykańskim, ponieważ niczym, in, bez Ameryki nic innego nie osiągnie. I wyznaczyła sobie sama taką rolę bycia tym pomostem właśnie atlantyckim między Ameryką a Europą. Więc to było mocno takie właśnie te, te specjalne stosunki między Wielką Brytanią a Ameryką, ale zauważmy, to nastąpiło dopiero na, jako jedna z dale, dalekosiężnych konsekwencji e, wojny o kanał suwerski z 1956 roku, kiedy to e, Wielka Brytania z Francją uderzyły, i z Izraelem oczywiście, uderzyły na Egipt, gdzie właśnie została przeprowadzona nacjonalizacja kanału sueskiego, czyli jak gdyby miały powód, żeby iść na wojnę, rzeczywiście to było usprawiedliwione z perspektywy prawa międzynarodowego, ponieważ zabrano coś ich, ich obywatelom. I e, wojna ta skończyła się wtedy, kiedy Amerykanie e, niedwuznacznie powiedzieli Wielkiej Brytanii, że albo przestaną się wygłupiać, albo natychmiast spłacą cały dług e, z czasów II wojny światowej, co e, wydawało się dalece niemożliwe, więc <trybujesz> trzeba było podkuić e, ogon i się wycofać. I ten upadek, e, ten moment kryzysu właśnie 1956 roku był tak głęboki, że Kilka lat temu ujawniono właśnie w ramach odtajnienia starych dokumentów, ujawniono, że wkrótce potem prezydent Francji zaczął nieformalne rozmowy z Wielką Brytanią. To było takie badanie możliwości, to nie była do konkretna oferta, ale takie badanie możliwości. Czy przypadkiem, uwaga, nie doprowadzić do Unii między Francją a Wielką Brytanią, gdzie obydwa te państwa byłyby zjednoczone pod, jedną, pod koroną brytyjską? Tak głęboki był ten kryzys egzystencjalny wtedy, że przez krótką chwilę rząd Francji zastanawiał się nad taką możliwością. Oczywiście szybko doszli do wniosku, że nie, no to by nasza opinia publiczna by tego nie przyjęła, nie miałoby to sensu, bo inny język i tak dalej i szybko ten moment minął, ale tak głęboki był ten kryzys, tak emocjonalny był ten kryzys właśnie. I zauważmy, później de Gaulle wraca do, do władzy i Ostatnio to, to, to już troszeczkę się stało frazesem, bo wszyscy publicyści o tym mówią teraz. Przypominają o tym, że de Gaulle wycofał Francję ze struktur wojskowych NATO, ale on robił przecież dużo więcej. On prowadził rzeczywiście niezależną politykę. Starał się, żeby Europa nie była po prostu tylko. Wozem podłączonym do lokomotywy amerykańskiej, tylko żeby, żeby rzeczywiście prowadziła jak, jakieś odrębne działania właśnie vis-a-vis -vis Związku Radzieckiego i właśnie vis-a-vis -vis państw europejskich. Właśnie de, państw wschodnioeuropejskich, znaczy. De Gaulle właśnie też starał się naprawiać relacje między innymi z Polską, z Węgrami i z innymi państwami tutaj. Po to, żeby nie, by, żeby nie, być w pełni strategicznie zależny. Od Stanów Zjednoczonych. Również z tego względu zbudował własną broń atomową, ponieważ Amerykanie oferowali Francji broń atomową, ale to była broń atomowa uwarunkowana, czyli że żeby Francja mogła jej użyć, musiałaby mieć amerykańskie pozwolenie. I Francuzi woleli zacisnąć zęby i wydać ogromne pieniądze na to, żeby zbudować własną broń atomową, niż przyjąć tą ofertę. Podobnie Niemcy też wcale nie jest tak, że Niemcy przez całą zimną wojnę zawsze stały po stronie amerykańskiej. Niemcy starały się, Niemcy zachodnie starały się na tyle, na ile tylko, na, na, na ile tylko mogły, zachować przynajmniej pewną dozę neutralności wobec Związku Radzieckiego. Niemcy zachodni nie traciły nadziei na to. Że uda się drogą pokojową, za zgodą Związku Radzieckiego, przywrócić jedność państwa niemieckiego. Więc tam też nie było tak, że Niemcy grzecznie tylko słuchali Amerykanów i na każde ich żądanie byli gotowi iść na wojnę. Cały czas było to marzenie o powrocie do podmiotowości. I zresztą, jeśli chodzi o ciągłość taką polityczną, to. Akurat Niemcom, pomimo wszelkich katastrof, które ich spotkały w XX wieku, które sami wywołali zresztą, to udało im się zachować ciągłość taką, tego tak zwanego deep state, tej, tej, tej myślącej części aparatu państwowego, która wyznacza długo, dalekosiężne kierunki. Niemcy w dalszym ciągu postrzegają swoją rolę na świecie w określony sposób, w dalszym ciągu widzą swoją wiodącą rolę w Mitteleuropa na przykład. I cały czas postrzegają siebie jako ważne mocarstwo, więc, więc te państwa, one jak gdyby to jest w ich genach, po prostu ta walka o tą autonomię mocarstwową. I to, że w tej chwili pojawiło się na nowo zagrożenie na wschodzie, no to to komplikuje sprawy. Zwłaszcza Niemcom to bardzo skomplikowało sprawy i widzimy wyraźnie, że przez ostatni rok Niemcy przechodzą przez głęboki kryzys właśnie. Yy, nie powiedziałbym egzystencjonalny, ale taki na zasadzie, no to co my teraz mamy dalej robić, prawda? Natomiast Francja tutaj troszeczkę mniejszy miała pod tym względem kryzys i Francja patrzy na to, że jest okazja, rzucajmy się do działania, spróbujmy coś wywalczyć. Poza tym wiele było komentarzy wskazujących, że wobec powrotu tego zagrożenia rosyjskiego, wobec powrotu rosyjskiego imperializmu pozycja Stanów Zjednoczonych umacnia się w Europie, umacnia się bliskość NATO. Ale zdaje się, że ma to, że to może mieć również przeciwne oddziaływanie. Właśnie w wypadku Francji, ten powrót zagrożenia rosyjskiego, zaostrzająca się rywalizacja pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, być może powoduje jakąś taką myśl, że najwyższy czas wystąpić z jakiegoś skonkretyzowanego bloku, żeby nie stać się po prostu częścią jednego z ośrodków rywalizujących, tylko móc patrzeć na to z, z boku. Nie wiem, czy aż tak głęboko jest to przemyślane rzeczywiście. Natomiast na pewno jest tutaj przynajmniej taki element reakcji i zaniepokojenia, wywołanego między innymi naszą postawą. Polska, patrząc na to, co się dzieje na zachód od Odry. Uznała, że nie ma wyboru, właśnie, że musi polegać na pomocy amerykańskiej. Zresztą to widzimy, że w tej chwili przeważająca większość pomocy, która idzie na Ukrainę, żeby odpędzać zagrożenie rosyjskie, jest pomocą amerykańską, więc Polska tym bardziej właśnie zaczęła się wiązać ze Stanami Zjednoczonymi. No, i, ale z perspektywy Francji to nie jest tak, że to, co robi Polska w tej, pod tym względem, jest obojętne. Oni patrzą na to, że jeżeli Polska się będzie bardziej wiązać z, ze Stanami, to to będzie powodowało rozdźwięk wewnątrz Unii Europejskiej. Unia Europejska z perspektywy zachodnioeuropejskiej ma przemawiać jednym głosem. Oczywiście ich głosem, prawda? Albo głosem Paryża, albo głosem Berlina, zależności od tego, kto o tym myśli, ale tak czy inaczej ich głosem. Ewentualnie mogą się zgodzić w taką w formie głosu Brukseli, właśnie pod warunkiem, że będą wspólnie obsadzać, kto mówi z tej Brukseli, prawda? I kiedy Polska i inne państwa wschodnioeuropejskie zaczynają mówić innym tonem, mówić, mówić inne rzeczy. Kiedy pojawiają się te dzięki, które utrudniają integrację wojskową również w Unii Europejskiej, no to jest to z ich perspektywy kłopot i coś z tym kłopotem trzeba zrobić. I tutaj zaznaczenie swojej odrębności jest bardzo istotnym w tym momencie z ich perspektywy czynnikiem, chociaż czy jest to udana akcja, to już jest inna kwestia. No, właśnie, y, y, mówimy teraz o naszym polskim podwórku, y, o naszej polskiej rzeczywistości. Czym właściwie dla Warszawy byłoby zrealizowanie programu autonomii strategicznej? Bo no nieprzypadkowo, jak już wspomnieliśmy, głównymi autorami tej propozycji, głównymi jej orędownikami są też ośrodki najbardziej kojarzone z programem federalizacji Unii mhm. Europejskiej. Czy mówimy o czym byłoby z naszej perspektywy realizacja autonomii strategicznej Europy? Czy tak, 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 e Europy. Europa, Europy. No więc autonomia strategiczna Europy w tym momencie wymagałaby rzeczywiście. Tego, żeby Europa przemawiała jednym głosem. Wymagałoby tego, żeby czy to Biden, czy Xi Jinping, czy jakikolwiek inny przywódca globalny wiedział właśnie, gdzie ma dzwonić, jak chce dzwonić do Europy prawda? I żeby... I, i ta jedność musi, to nie musi być absolutna jedność, musi być to przynajmniej wymuszona jedność. To znaczy, niektóre Stany amerykańskie mogą mieć od, odmienne stanowisko w sprawie wojny na Ukrainie, ale nie zmienia to nie zmienia to stanowiska rządu federalnego i te stany nie mają nic do powiedzenia. Mogą mówić, że są niezadowolone i tylko tyle mogą. I to i byłoby. Takim parametrem podstawowym, żeby Europa mogła rzeczywiście cokolwiek znaczyć, to musiałaby mieć przynajmniej taki poziom jedności, gdzie czy to Polska, czy Hiszpania, czy Włochy nie mają tutaj możliwości forsowania swojego odrębnego zdania na arenie międzynarodowej, tylko mogą być niezadowolone, ale muszą się podporządkować. Taka jedność byłaby konieczna po prostu po to, żeby wzmocnić ten twór, bo sama Francja, czy same Niemcy. Znaczy, inna kwestia jest taka, że one, te, te państwa, znaczą więcej niż im się wydaje, że znaczą być może, że one w dalszym ciągu dysponują mocą sprawców na świecie. No przecież Francja też jako państwo ma swoją flotę ma lotniskowce, jako jedno z niewiele państw na świecie dysponuje myśliwcami no, stoskowo nowoczesnymi własnego projektu. Gdzie napędzane napędzanymi własnymi silnikami, które w większości używają własnego uzbrojenia i które to samoloty są eksportowe, są towarem też eksportowym. Więc Francja tak naprawdę jest de facto autonomiczna, właśnie strategicznie w tym, w tym sensie, tylko chcieliby to wzmocnić, właśnie potęgując to za pomocą Unii Europejskiej. Więc dla nas to by oznaczało, że tym bardziej byśmy my tracili. Nasze, jeżeli możemy mówić o resztkach naszej autonomii strategicznej, to byśmy na pewno je tracili i byśmy tracili równocześnie też już coś więcej niż autonomię strategiczną, czyli tracilibyśmy niepodległość. A jak właśnie taka, bo zdaje się, że dla wielu ten program autonomii strategicznej... Nie tylko Europy, ale po prostu jakiejś niezależności wobec Stanów Zjednoczonych zdaje się dzisiaj czymś atrakcyjnym, poruszającym. Czy z naszej, jak to wyglądałoby z naszej polskiej perspektywy? Czy Polska w, teraz w realiach, kiedy mamy zagrożenie rosyjskie ze wschodu, no i kiedy jesteśmy państwem bardzo określonym w swoim stosunku do Rosji, który wydaje się właściwie niemożliwy do zmiany? Ten konflikt między naszymi państwami jest już tak ostry, jak tylko może być. Czy my moglibyśmy myśleć o jakiejkolwiek większej podmiotowości? Poza jakimiś sojuszami? Czy ten sojusz z Ameryką, ze Stanami Zjednoczonymi, jest jedynym takim w miarę bezpiecznym środkiem na właśnie zachowanie i obronę tych resztek podmiotowości wobec na przykład federalizacji w Unii Europejskiej no. i zagrożenia ze Wschodu? To znaczy, zacznijmy od zaznaczenia jednej rzeczy. Sama federalizacja Unii Europejskiej i oddanie swojej niezależności nie musiałoby koniecznie być katastrofą dla Polski. Mówię, nie musiałoby. W tej chwili obecnie wszystko wskazuje na to, żeby było. Natomiast jak spojrzymy sobie historycznie na perspektywę właśnie Wielkiego Księstwa Litewskiego, które w pewnym momencie podejmuje tą właśnie decyzję, że oddamy naszą niezależność na rzecz Polski i dzięki temu uzyskamy wsparcie przeciwko Rosji. I to przez jakiś czas działało. Po jakimś czasie, niestety, Polacy zaczęli się zachowywać wobec wojen, właśnie na wschodzie, tak mniej więcej jak w tej chwili się zachowują Niemcy i Francja czyli zaczęli mówić, że to nie jest nasza sprawa. I to był początek końca, chociaż do samego końca potem jeszcze dużo czasu upłynęło. Ale gdyby Polska przez cały ten czas trwała zaangażowana w te wojny z Rosją, oczywiście Polska też wspierała Wielkie Księstwo Litewskie na, na południe, na przykład wo, w wojnach tureckich, więc to nie było tak, że ich porzuciliśmy, ani nic takiego, ale gdyby w pełni ich wspierała, to wtedy to by mogło zupełnie inaczej wyglądać i wtedy z perspektywy Wielkiego Księstwa Litewskiego to być może dzisiaj, nawet, na, nawet do dzisiaj, być może to byłoby uznawane za dobrą decyzję. Natomiast w obecnych warunkach, gdzie, gdzie właśnie te państwa zachodnioeuropejskie bardzo wyraźnie nam sygnalizują, że one relacje z Rosją postrzegają zupełnie inaczej niż my je postrzegamy i że nie byłyby goto gotowe nas wspierać w takich konfliktach, albo byłyby gotowe wspierać nas tylko defensywnie i tylko w przypadku najbardziej ekstremalnego zagrożenia, no to to nie mogłoby nam. Przejść z jakąkolwiek korzyścią. Więc wtedy właśnie się zastanawiamy, jakie są alternatywy. No jedna alternatywa to jest oczywiście to, co właśnie nasz rząd wałkuje, że właśnie, że nie ma innej opcji niż sojusz, niż sojusz właśnie ze Stanami Zjednoczonymi. Notabene powiedział to wprost Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Waszyngtonie odnosząc się chyba do tych słów Emanuela Macrona Morawiecki powiedział, że nie ma alternatywy dla sojuszu z Ameryką, że Polska takiej alternatywy nie widzi. To padło wprost. Tak, tak, tak. No więc właśnie alternatywą byłoby Budowanie własnej siły, prawda? Byłoby stwierdzenie, że tak, na tyle, na ile musimy, to będziemy polegać na Stanach Zjednoczonych czy na innych sojusznikach, ale jednocześnie będziemy robić wszystko, żeby zbudować własną pozycję. Nie mówię zbudować mocarstwowość, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, że, żeby zbudować pozycję państwa, które jest w stanie samodzielnie się obronić. I tutaj być może. To jest czynnik, który będzie najbardziej istotny, jeśli chodzi o takie, taką głęboką analizę właśnie stosunków stosunku polskich elit względem wojny na Ukrainie. Właśnie, że gdzie Polska najbardziej oblała ten egzamin, bo w niektórych, w niektórych aspektach zdaliśmy ten egzamin, ale w wielu aspektach oblaliśmy ten egzamin. Czyli stanęliśmy w obliczu wojny bezpośrednio obok nas. I to jest swego rodzaju egzamin, swego rodzaju ćwiczenie. My nie jesteśmy atakowani, ale widzimy, co się dzieje, kiedy sąsiad został zaatakowany i co w związku z tym robimy. I Polska tutaj ten egzamin o tyle oblała, że przez te 8 lat od 2014 roku, kiedy ta wojna się zaczęła, no nie podjęto realnych starań, żeby odbudować wojsko polskie. A jednocześnie, jak wyrzut sumienia, Ukraina się dalej broni. Mhm. Jak wyrzut sumienia, to mówię oczywiście nie w sensie, że, że, że to źle, że się Ukraina broni, ale że to jest dla nas powód do wstydu. I my tego nie dostrzegamy nawet, że to jest dla nas powód do wstydu. Że powinniśmy się wstydzić nie tego, że Ukraina się broni. Chwała im za to, że się bronią. Powinniśmy się wstydzić, ponieważ jak spojrzymy na nasze wojsko, na nasze możliwości. To każdy, kto na to uczciwie i rzetelnie spojrzy, powie, że gdyby ta, gdyby inwazja, która została przeprowadzona w ubiegłym roku, czyli nie mówię o tym początku wojny 2014, tylko tej pełno inwazji z lipca ubiegłego roku, gdyby celem tej inwazji była Polska, to nie. Wojsko polskie absolutnie nie poradziłoby sobie tak, jak wojsko ukraińskie sobie poradziło. I to powinien być dla nas ogromny wyrzut sumienia. I to powinno być najważniejsze wyzwanie. To powinno być traktowane jak jak gdyby ktoś nas po prostu w twarz spoliczkował, prawda? Jakby się dało gdzieś indziej spoliczkować. No I to, to powinniśmy wszystko robić w tej chwili, żeby odmienić tą sytuację, żeby nie było takiej możliwości w przyszłości, że ktoś może do, do tego doprowadzić i żebyśmy my, my się musieli martwić, czy nasze wojsko by tak sobie, samo sobie poradziło. Powinniśmy mieć pewność tego, że nasze wojsko sobie by poradziło, a fakt, że wojsko rosyjskie się okazało Dużo mniej skuteczny niż się, ob, niż się obawialiśmy, powinien nam podpowiadać bardzo wyraźnie, że to nie jest tak, że Polska wobec Rosji zawsze jest skazana na porażkę, chyba że ją wesprze Wielki Brat za Ocean. Nie. Polska mogła i nadal może stać się państwem, które będzie w stanie się obronić, jeżeli będzie tego chciała. Tych Prób uzyskania polskiej podmiotowości i, i wsparcia polskiej obronności dużo jest w przestrzeni takiej medialnej, informacyjnej. Dużo się mówi o tym, nawet zagraniczne ośrodki o tym piszą, że polska wojskowość się odradza, że mamy wsparcie wojska. Ale pytanie, czy za tymi deklarowanymi działaniami, czy za tym takim większym zainteresowaniem przestrzeni międzynarodowej i polskimi zbrojeniami, czy za tym idzie jakaś realna poprawa w sytuacji polskiej wojskowości i, polskiego, i polskiej siły militarnej? Tu muszę być ostrożny, żeby nie nie skrytykować tego, co jest pozytywne. To znaczy, te wszystkie zamówienia sprzętu wojskowego, również amerykańskiego, ale też koreańskiego, to i również zwiększenie produkcji lokalnej, bo to w końcu troszeczkę nastąpiło. To wszystko są bardzo dobre rzeczy i one. Mają potencjał, żeby realnie właśnie wpłynąć na to, o czym mówimy, czyli żeby wzmocnić Polskę, żeby Polska była w stanie się samodzielnie bronić. Możemy natomiast i musimy krytykować brak pewnych dalszych działań. To znaczy, w dalszym ciągu możemy tylko mówić o powoływaniu nowych dywizji, ponieważ nie mamy na nich ludzi. Tutaj konieczne jest i o tym ponoć. Niektórzy w sferach rządowych o tym mówią, ale to, to tylko ponoć, bo na pewno nikt w sferze publicznej tego nie powiedział, że konieczne jest w końcu przemyślenie sprawy poboru. Jeżeli tego nie będzie, to, nie, to, 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 to wojsko polskie nie będzie w stanie być wystarczająco mocne. Możemy się znaleźć w, w takiej sytuacji, gdzie mamy piękny park maszyn, to, że uzupełnimy te wszystkie straty, te wszystkie czołgi, które poszły na Ukrainę, myśliwce, które poszły na Ukrainę, uzupełnimy te straty i będziemy mieli wspaniałe maszyny i nikogo w nich nie będzie, żeby nie operować. Więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz, która jest znacznie bardziej niepokojąca, no bo e, dobrze, Problem, de, problem demografii jest problemem trudnym rzeczywiście. No, z perspektywy rządowej na przykład być może oni patrzą na to tak, że jeżeli w tej chwili by, przepry, by powiedzieli, że mają plan wprowadzenia poboru, przywrócenia poboru, to by po prostu przegrali wybory. I może ktoś stwierdził, że... To za dużo wstało. Że na razie, nam to, na razie nam wojna bezpośrednio nie grozi, przetrwamy do jesieni. Jak wygramy wybory, to wtedy, to wtedy podejmiemy ten temat, bo wtedy już to nie będzie niczym grozić. Mhm. Może być takie rozumowanie i to, i to, i to w porządku. To w ramach politycznych kalkulacji to jeszcze ma sens. prawda? Mhm. Natomiast dużo bardziej bolesne jest to, że nie widzimy, żeby wojska polskie jakoś bardziej aktywnie przeprowadzały na szeroką skalę ćwiczeń w, w ostatnim roku. prawda? W dalszym ciągu ćwiczenia Wojska Polskiego są przeprowadzane na poziomie szczątkowym. To znaczy, e, e, s, e, są to zwykle małe jednostki, małe, małe grupy, które ćwiczą. E, gdzie, e, gdzie często, żeby przeprowadzić ćwiczenia, sprzęt jest wypożyczany z innych jednostek po to, żeby skompletować, skompletować tutaj. E, ten batalion na przykład na, na, na takie działanie. No i to, 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 to jest głęboko niewystarczające. Dlaczego nie przeprowadza się większych ćwiczeń? Dlaczego są różne gry wojenne odgrywane na papierze? Dobrze, że są w ogóle, ale, ale tylko na papierze. Dlaczego nie ma większych ćwiczeń? Być może dlatego, że, że, że są poważne obawy, że te większe ćwiczenia by ujawniły słabości tego wojska. Ale to są niestety słabości, o których no, wszyscy, którzy się interesują tematem, generalnie wiedzą, że te słabości istnieją. Taka I, tajemnica policzyna, no, prawda? I, i, to, i, to, I to jest... No, Dramatyczna sprawa, bo jeśli chodzi o poprawienie samego działania wojska, wojsko to jest taka straż pożarna, prawda? Czyli ono nie, to, 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 to nie jest tak jak służba zdrowia, która przez cały rok, dzień w dzień pracuje i, i ćwiczy, i zresztą po, ponosi nieraz porażkę a to inna kwestia. Tylko wojsko to jest, to jest taka straż pożarna, która raz na jakiś czas musi jechać zgasić pożar. I teraz problem polega na tym, że jeżeli Straż Pożarna będzie miała przez kilka tygodni nie będzie miała żadnego wezwania na pożar, to oni po prostu przeprowadzą ćwiczenia. I, I na poziomie Straży Pożarnej to działa, ponieważ jednostka Straży Pożarnej nie musi ćwiczyć koordynacji z innymi strażami pożarnymi na terenie kraju, tylko po prostu robią ćwiczenia na swoim lokalnym odcinku. Natomiast, natomiast wojsko już musi koordynować, musi ćwiczyć, i jeżeli to się nie dzieje, jeżeli nawet na poziomie naszego wojska nie rozwiązane są wciąż takie problemy jak to że że żołnierz w dowolnym momencie może zrezygnować ze służby co nie jest normalne wcale. Rozumiemy doskonale, że służba wojskowa się wiąże z tym, że można zginąć. Że może się zacząć wojna i żołnierz może trafić na front i może zginąć. W związku z tym żołnierze tradycyjnie byli zatrudnieni na kontrakty, których się nie da zerwać. Jeżeli żołnierz opuszcza wojsko, to się tradycyjnie nazywa dezercja i za to grozi kula w łeb normalnie. Natomiast nasi żołnierze mogliby w dniu wypowiedzenia Polsce wojny czy inwazji złożyć rezygnację wszyscy. A jest to bodziec, który pobudza do wypowiedzenia kontraktu na pewno dla, dla wielu takim będzie. No, jeżeli, jeżeli mamy w wojsku żołnierza, to nie chcę tutaj oczerniać naszego wojska, ale w każdej organizacji tak jest, że są ludzie, którzy są tam dla idei, są ludzie, którzy są tam po prostu dlatego, że trzeba jakoś zarobić na chleb, prawda? Więc ci, którzy po prostu są tam, bo trzeba jakoś zarobić na chleb, no to oni zakładają, że wojny nie będzie. A gdyby się pojawiła, no to wtedy rzeczywiście znikną z wojska. I tylko pozostaje pytanie, jak wielu by takich było w wojsku i co. I jakby to wpłynęło, bo to nie jest tak, że powiemy sobie, że no niech tam 5% odejdzie, zostaną, zostaną ci twardzi i będzie dobrze. Nie, bo jeżeli w danej jednostce, na przykład dajmy na to, że oficer odpowiedzialny za zaopatrzenie, ten, który wie, gdzie wszystko jest, za logistykę, jeżeli akurat on zrezygnuje, to może się okazać, że nagle nikt nic nie wie, gdzie co jest, gdzie jest przed <grych> i tak dalej, prawda? Są stanowiska kluczowe, które wcale nie są takie łatwe do zastąpienia w sytuacji awaryjnej. I to, żebyśmy utracili 5 czy 10, ale może to byłoby 30%, a chyba więcej. Chyba nie wiem. nawet były tego rodzaju wyliczenia. Yy, jakiś sondaż, pamiętam chyba sprzed paru lat, który mm. mówił o tym, że 70% polskich wojskowych deklaruje gotowość do oddania życia za ojczyznę. To znaczy, że 3, niepewne jest całe 30. Ja bym nawet co tych 30% był dosyć optymistyczny. To znaczy, yy, oczywiście będzie tam pewien odsetek takich, którzy rzeczywiście nie chcą za nic walczyć, i ten, ale. To jest jednak co innego rozważać taką sytuację na sucho w momencie, kiedy nic się nie dzieje, a co innego, kiedy słyszymy o tym, co tam Rosjanie wyprawiają gdzieś tam na granicy, prawda? I myślę, że moglibyśmy być pozytywnie zaskoczeni. Tak samo jak podejrzewam, że bylibyśmy pozytywnie zaskoczeni tym, jakby zareagowało społeczeństwo, bo też znamy takie sondaże, prawda, gdzie wiemy, ile procent Polaków by deklaruje, że oni tylko w pierwszej chwili by natychmiast uciekli. Ale to jednak jest co innego, i podejrzewam, że gdyby takie sondaże w 2014 czy 2013 przeprowadzić na Ukrainie, to też byśmy widzieli, że większość ludzi nie jest gotowa bronić swojego kraju. A później się okazało, że nawet dzisiaj tuż przy froncie mieszkają ludzie, którzy mówią, że a ja tu zostanę i niech Ci Rosjanie się. No. 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 <laughs> więc, więc myślę, że ostatecznie sytuacja byłaby bardziej optymistyczna, niż nam się wydaje. Co nie zmienia faktu, że nawet kilka czy kilkanaście procent ubytków z wojska wcale nie musi oznaczać tego, że są to małe straty. Inny przykład, mówiliśmy o tym kwatermistrzu, mamy sobie jednostkę lotniczą. W tej jednostce na każdego pilota przypada kilka innych osób, które ten samolot serwisują i tak dalej. Wszystko pięknie. Co jeżeli pilot jest tym właśnie, który składa rezygnację cała reszta tej jednostki, tych, którzy odpowiadają za jego samolot, w tym momencie, no nic nie wskura, prawda, no bo, no bo samolot bez pilota i tak nie poleci w bój, prawda, więc o to chodzi, że te kilka procent może być istotne i tutaj to na to można by wprowadzić rozwiązanie natychmiastowe po prostu. Słuchajcie, od pierwszego rozwiązujemy Wasze obecne kontrakty, dostajecie nowe kontrakty, te kontrakty, zauważcie, mają taki paragraf, że nie możecie opuścić służby, Jest to kontrakt na określony czas i nie może być zerwany. Wracając jeszcze do kwestii polskiej podmiotowości. Widzimy wyraźnie, że polski rząd stał się takim głównym orędownikiem Ukrainy właściwie w przestrzeni międzynarodowej. Bardzo. Właściwie intensywne wysiłki są podejmowane, aby w tej roli się pokazać, aby podkreślić, że to Polska jest tym głównym ośrodkiem pomocy Ukrainie. Za tym też idzie oczywiście realna pomoc, to nie są tylko działania w sferze symbolicznej. Czy właśnie ta próba stania się takim pierwszym sojusznikiem Ukrainy jest jakąś formą odzyskiwania podmiotowości wiodącej roli w regionie? Myślę, że jest to tak postrzegane w sferach rządowych i co więcej, wydaje mi się, że nawet nie jest to tak bezsensowne, jak niektórym komentatorom w Polsce się wydaje. Bo wielu mówi, że no właśnie, tylko obtrąbiamy, jak bardzo pomagamy tej Ukrainie, a patrzcie, co będzie potem: jak tylko wojna się skończy, to wejdą tam Niemcy i tak dalej. No nie, to tak nie działa. Jednak Widzimy wyraźnie, że że, nasze, że że jesteśmy w tej chwili inaczej postrzegani na świecie, i to nie jest bez znaczenia. Widzimy na przykład, jak właśnie w Niemczech dyskutuje się w gazetach na temat tego, że Polska tutaj nam wstyd robi, Polska tutaj wszystko pierwsza, a nasz rząd się nie może zdecydować, żeby działać. To nie jest bez znaczenia. Widzimy, jak w innych mediach właśnie. To też cynicznie to traktujemy, że patrzcie, oni nas zagrzewają, żebyśmy my rozdawali wszystko, a oni sami nic nie robią. Ale jacy oni? Rządy czy prasa, czy o kogo chodzi? To są różne ośrodki, które mają różne cele. I to nie jest tak, że. Gazety francuskie mówią tylko to, co rząd francuski im nakaże. Owszem, w Niemczech się okazuje, że tam te relacje między dziennikarzami a rządem są bliższe, niż byśmy chcieli, ale nawet tam widzimy ostrą krytykę rządu niemieckiego. No to, no to chyba jednak jakaś tam odrębność zdania jest, prawda? I ta odrębność zdania to jest coś właśnie, czemu warto wychodzić naprzeciw i warto pokazywać, patrzcie, my robimy to, to i to, więc pomóżcie. Prawda? Bo to zwiększa szanse na to, że, że inne kraje rzeczywiście znajdą się pod presją opinii publicznej, żeby coś rzeczywiście zrobić. Podobnie, tak, jeśli chodzi o czysty taki PR, to taki przykład z drugiego końca świata. Kiedy zaczęła się wojna na Ukrainie, władze Tajwanu oczywiście zaczęły dyskutować, co by było u nich, gdyby została przeprowadzona inwazja. I zaczęto mówić po prostu, że my nie będziemy na nikim polegać, my po prostu będziemy się bronić. I to właśnie ten moment, kiedy oni zaczęli mówić, że nie będziemy się oglądać na Amerykę, nie będziemy patrzeć, kto nam chce pomóc, tylko będziemy walczyć po prostu, to był ten moment, kiedy Amerykanie stwierdzili: hola, hola, my musimy im wysłać pomoc. Prawda? To może się wydawać paradoksalne, ale właśnie ten moment, kiedy oni stwierdzili, że no nie, nie możemy polegać na Ameryce, więc musimy się bronić sami, to był ten moment, kiedy Ameryka stwierdziła, że no my musimy im pokazać, że oni mogą na nas polegać, bo, bo, bo potrzebujemy, żeby oni przypadkiem nie, nie zechcieli jednak skapitulować. Więc takie działania PR-owe wcale nie są bez sensu. One są ważnym elementem... Szerszego formowania opinii publicznej, również w Polsce, również na Ukrainie. Podejrzewam, że gdyby pan dzisiaj pojechał sobie na wakacje, znaczy na wakacje to może niekoniecznie byłoby mile widziane, ale na wycieczkę do Lwowa, to zostałby pan tam zupełnie inaczej przyjęty niż dwa lata temu. I to, to nie jest bez znaczenia. To, 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 że w tej chwili że w tej chwili te głosy antypolskie, które zawsze były i prawdopodobnie zawsze będą w ukraińskiej polityce, ale te głosy dzisiaj działają zupełnie inaczej. To znaczy, jeszcze kilka lat temu można było ugrać sporo głosów wyborczych, właśnie mówiąc o tym, że my tutaj potrzebujemy odzyskać przemyśl i, i, i lubelszczyznę, prawda, czy chętszczyznę. Dzisiaj to już by tak nie przeszło. Dzisiaj to by nie, było, to był, nie byłby vote winner tak zwany, prawda? To byłoby coś, co raczej by pogrążało takiego polityka, niż mu pomagało. I to nie jest bez znaczenia. To jest ogromna rzecz, która będzie wpływać na nasze relacje na długie lata. Potem. Jeżeli oczywiście tego nie zaprzepaścimy w taki czy inny sposób, albo jeżeli Ukraina nie upadnie, bo wtedy to nie będzie miało tak czy inaczej znaczenia. Więc tak, te akcje propagandowe one mają swój sens. One rzeczywiście chyba mają sygnalizować to, że Polska chce być bardziej podmiotowa w tym regionie. I to jest samo w sobie dobre, tylko poza propagandą musi, musi iść więcej czynów. Nie mówię tutaj tego, że mamy wysyłać wojsko na Ukrainę, bo nie mamy czego wysłać na Ukrainę, prawdę mówiąc, sprzęt może by i tylko tyle, ale właśnie więcej działań na rzecz wzmocnienia Polski, pokazywania, że w razie czego Polska byłaby w stanie cokolwiek zdziałać samodzielnie, bo czym, ta, czym ostatecznie jest ta autonomia strategiczna? To jest po prostu tylko i wyłącznie zdolność do działania samodzielnie bez oglądania się na innych. Czy to źle mieć taką zdolność? No raczej nie, prawda? I tu postawmy kropkę. W świecie, który staje się coraz bardziej wielobiegunowy, ta autonomia strategiczna, propozycja Odzyskania pewnej autonomii wobec Stanów Zjednoczonych składana przez Berlin, składana przez Paryż, staje się kolejnym takim rozdziałem redefinicji stosunków międzynarodowych, który od dłuższego czasu, zdaje się, obserwujemy. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie doktorze. Dziękuję również. I dziękuję państwu za uwagę. Żegnam się. Wszystkiego dobrego.